Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 22 czerwiec 2012. Dzisiaj taki temat: jazda na ręcznym. Każdy kierowca pamięta początki swojej jazdy samochodem, kiedy uczył się, prawda, a nawet kiedy się nauczył, to ten ręczny hamulec to był zawsze taki element niespodziewany, prawda? Ruszamy autem i dodajemy gazu i jakoś tu ciężko idzie, prawda? I zanim się zorientujemy, czujemy dziwny zapach w samochodzie, zaraz patrzymy, a my jedziemy na ręczny, prawda? Dzisiaj jest dużo elektroniki, dzisiaj sygnały jakieś tam pipczenie, prawda? Brzdęki, dzwonki, jakby pozwalało się dużo szybciej zorientować, ale w tych czasach dawniejszych, nazwijmy to, 10, 15, 20, 30 lat temu, ta jazda na ręcznym była bardzo uciążliwa. Uniemożliwiała w ogóle rozpędzenie się. Uniemożliwiała jakąkolwiek jazdę. W efekcie doprowadzała do tego, że auto po prostu się zatrzymywało, można było wszystko popalić, zniszczyć. I dzisiaj w kontekście tej jazdy na ręcznym, w takim rozwinięciu właściwie, co nas hamuje, może tak, bo prawda, często jest tak, że chcemy działać, jesteśmy gotowi, mamy motywację, mamy właściwie wszystko, co potrzeba. I nie wiemy dlaczego, ale nie działamy. Nie wiemy dlaczego, ale nie jesteśmy gotowi zrobić tego kroku do przodu. Nie jesteśmy gotowi podnieść słuchawki telefonu, wziąć komórki do ręki i prawda, zadzwonić do ludzi, których mamy na liście. Nie jesteśmy gotowi zaplanować jakiegoś spotkania. Ale co nas hamuje? Co nas tak naprawdę hamuje, prawda? Co to takiego? Brian Tracy uważa, że są dwie przyczyny tego stanu. Pierwsza z nich to są negatywne emocje, a druga to jest wyuczona bezradność. I negatywne emocje, no tu już musimy wrócić do dzieciństwa, bo od małego te negatywne emocje łapiemy, prawda, kiedy słyszymy, nie możemy, nie możesz, nie teraz, nie trzeba, nie dla ciebie, nie powinieneś, zostaw, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Potem w przedszkolu, potem w pracy, prawda, i jesteśmy gdzieś tam często przesiągnięci tym i potem, kiedy mamy podjąć jakiekolwiek decyzje, po prostu obawiamy się. Obawiamy się porażki, obawiamy się tego, że nie wyjdzie, że się nie uda. Te negatywne emocje są na bazie strachu, na bazie obaw, na bazie zazdrości, na bazie lęku, prawda? No one po prostu, to jest to ich tło, to jest ten fundament, prawda? Druga rzecz, o której mówi Brian, to wyuczona bezradność. To jest zapamiętana sytuacja, która nie wyszła, prawda? I która się tak utrwala w umyśle, że zakładamy, że na drugi raz już też nie wyjdzie, i trzeci nie wyjdzie, i piąty nie wyjdzie, że ona zawsze nie będzie wychodzić. Chociaż nie wykonaliśmy wystarczająco dużej liczby powtórek, żeby się upewnić. Wystarczyła nam jedna próba, może dwie próby, prawda? Coś nie wypaliło i mówimy, nie, to już nie działa, nie, ja się do tego nie nadaję, nie, ja tego nie potrafię, nie, to nie wyjdzie, nie, nie da rady, nie, nie można, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te dwa elementy, te dwa czynniki są bardzo często tym ręcznym hamulcem, a nawet nie tylko ręcznym, ale i tym nożnym, prawda, w tym naszym pojeździe do sukcesu. Dlatego pamiętajmy o tym, zastanówmy się, jak to wygląda, jak wyglądają nasze emocje, czy większość z nich jest pozytywna, czy raczej jest bardzo dużo negatywnych, jak wygląda ta nasza wyuczona bezradność, czy ona gdzieś tam w nas siedzi, czy kiedy coś się pojawia, od razu podejmujemy decyzję, akcję, czy raczej jesteśmy zachowawczy i raczej robimy krok do tyłu, raczej się okopujemy i tak dalej, i tak dalej. Tyle na ten dzisiejszy Kikowy Szlak. Do zobaczenia jutro. Hej.